Dzień dobry, ja nazywam się Sylwester Korycki, a to jest Żółty Punkt Widzenia. Będziemy rozmawiać o polityce i gospodarce, o tym, że polityka może być dobra, ale przy odpowiednim wykonaniu. A wszystko to z punktu widzenia członka dwóch filarów ruchu Polska 2050, stowarzyszenia, jak i partii. Zapraszam, zaczynamy! Cześć, dzień dobry. To jest kolejny odcinek Żółtego Punktu Widzenia. To już trzeci. Zapraszam na moje social media oczywiście. A dzisiaj? Dzisiaj będzie na początku trochę smutno i poważnie. Będzie również coś ze świata. Będzie również oczywiście coś z podkarpackiego podwórka. Także zaczynamy. Ostatnie dni to kwestie związane z Janem Pawłem II, ale również przebija się w tym medialnym zgiełku obraz polskiej młodzieży, który jest coraz bardziej brutalny. Polska młodzież jest coraz bardziej brutalna i coraz bardziej nie radzi sobie z problemami, emocjami i bodźcami generowanymi przez otaczający ich świat. Realny i cyfrowy. Historie z Pruszkowa i Zamościa pokazują, jak bardzo młodzież potrzebuje pomocy. Wina jest winą w wymienionych przypadkach, ale to my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za kreowanie rzeczywistości, w której taki młody człowiek przychodzi na świat, a później kształtuje się do osiągnięcia dorosłości. W 2022 roku było, drodzy Państwo, 2021 prób samobójczych wśród nieletnich. Rok wcześniej tylko 800. Ogromna różnica. Podkarpacie to 96 prób i 6 zgonów. Kto powinien dostrzec te dwie liczby? Rządzący Prawo i Sprawiedliwość. Zamiast trwonić nasze pieniądze na Villa Plus, Koryto Plus, Tratwa Plus, Czarny Węgiel z NCBR, czy powiększać do granic absurdu budżety telewizji publicznej czy kancelarii premiera, powinni zobaczyć, co się dzieje wśród młodych Polaków i dać im pomoc systemową, na jaką zasługują. Taką przyszłość zbudujemy dla Polski, jak zadbamy o nasze dzieci. Jako Polska 2050 przedstawiliśmy już nasze pomysły, w sumie to nie pomysły, to żądania finansowania, na przykład finansowania przez NFZ konsultacji dziecka u psychiatry. Jeśli kolejka do konsultacji w części publicznej systemu ochrony zdrowia przekracza jeden miesiąc, tutaj nie ma przestrzeni, nie ma czasu na czekanie. 1 miliard złotych przeznaczony na przyspieszenie reformy systemu psychiatry dzieci i młodzieży. Jeszcze w tym roku. Źródłem finansowania mogą być środki, które są zaplanowane do wyprowadzenia w 2023 roku z Funduszu Narodowego Funduszu Zdrowia do Funduszu COVID-owego. To jest 5,5 miliarda złotych pochodzących z naszych składek zdrowotnych, które rząd chce wydać na kolejne kampanijne pomysły wyborcze, prawdopodobnie oczywiście. Do roku 2027 poziom finansowania opieki psychiatrycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych powinien osiągnąć poziom co najmniej 6%. Możecie pytać, jaki to koszt. To jest 3 miliardy. Wiecie, ile to jest? To jest tyle, ile wydajemy obecnie na TVP. A teraz przechodzimy do świata. Joe Biden podpisał Inflation Reduction Act. Dokument, który składa się z trzech części. Części poświęconej energetyce, zdrowiu i podatkom. Część energetyczno-klimatyczna, która jest bardzo ciekawa, na przykład mówi o redukcji emisji CO2 o 6-9%. Ogólnie USA, na odwrót niż Unia Europejska, zamiast wskazywać limity, stosuje zachęty, które mają pomóc w zielonej transformacji. Ale chciałem powiedzieć o części tego dokumentu, która jest bardzo nastawiona na ochronę interesów USA. Dokument mówi na przykład o tym, że samochody czy baterie, części do samochodów elektrycznych muszą być składane w USA, aby ubiegać się o dofinansowanie, czytaj ulgi podatkowe. W przypadku baterii dokument określa na przykład różne progi, próg udziału komponentów rodzimych w wartości tych baterii, aby można było uzyskać subsydia lub wspomniane już upusty podatkowe. W tym programie 400 miliardów dolarów to energetyka, 30 miliardów dolarów idzie na energetykę jądrową, 13 miliardów na elektryczne samochody, 14 na poprawę efektywności energetycznej, 20 miliardów na zielone rolnictwo. Naprawdę imponujący plan. Te nowe zasady mają ograniczyć wpływ i ekspansję Chin.
Rozumie to oczywiście Unia Europejska, choć nie zmienia to faktu, że dotknie to również Europę, która nie ma podpisanej umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Unia w tej chwili rozważa, jak się ustosunkować do tej sytuacji i jak wspomóc przemysł rodzimy. Dość wspomnieć, że w województwie podkarpackim jest obecnie 51 firm z kapitałem amerykańskim, a w samym Rzeszowie 22. Na pewno propozycje, jak fundusz solidarnościowy czy Net Zero Industrial Act, który już jest dyskutowany, wzburzą dużo emocji. Można się spodziewać strasznej ekwilibrystyki w wykonaniu polskiego rządu, który nie jest, delikatnie mówiąc, dobrze postrzegany w Unii Europejskiej. I teraz przechodzimy do naszego podwórka podkarpackiego. W Krośnie ostatnio odbył się marsz w obronie drzew pomnikowych. Wybrałem się tam ze swoją rodziną, chociaż rodzinę musiałem zostawić w pizzerii, bo warunki pogodowe były naprawdę ciężkie. Mimo to marsz się udał. Jednym z organizatorów było Stowarzyszenie Polska 2050, a w szczególności Magdalena Dwicza, która mieszka w Krośnie i jednocześnie jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Polska 2050 w województwie podkarpackim. Finałem marszu było zabranie głosu przez przedstawicieli różnych organizacji przed Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych. Niektóre z wycinanych drzew w południowej części naszego województwa mają po 100 lat i w pełni kwalifikują się na pomniki przyrody. Te przepisowe pomniki przyrody, które można tworzyć według prawa. Ogólnie lasy państwowe, którymi zarządzają ludzie Solidarnej Polski, to jeden wielki biznes, który zarządza prawie 1/4 powierzchni Polski. W różnych mediach na przestrzeni ostatnich lat pojawiały się artykuły o nadużyciach i traktowaniu przez lasy państwowe naszych lasów jak prywatna własność do prowadzenia biznesu. Już chwilę temu Polska 2050 przedstawiła 4 punkty zmiany w zakresie gospodarki leśnej i lasów w Polsce. Może tutaj szybko przytoczę, czyli efektywna kontrola społeczna, czyli oddanie ludziom głosu w sprawie zmiany i gospodarki leśnej. 20% lasów wyłączone z gospodarki surowcowej do 2030, podwojenie powierzchni parków narodowych do 2030 roku i polskie drewno dla polskiego biznesu, a nie dla Chin na przykład. Dziękuję Wam za dzisiejszy szybki i kręcony o późnej porze materiał. Do zobaczenia. Zapraszam na następny odcinek. Cześć.